Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Witam serdecznie w programie Republika po południu. Już za chwilę moich gości poproszę o komentarz w sprawie wyjścia na wolność Sławomira Nowaka, byłego ministra z rządu Platformy Obywatelskiej, pomimo bardzo poważnych zarzutów, a także postępowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich i wobec Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapraszam serdecznie. I witam serdecznie gości. Pan minister Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska z Solidarna Polska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pan poseł Maciej Kopiec, Nowa Lewica. Dzień dobry. I pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, zaczniemy może od pana posła Aleksandra Miszalskiego. No właśnie, Sławomir Nowak po wyjściu z aresztu wsiadł do luksusowej limuzyny. Ja byłem trochę zgorszony tym widowiskiem, bo pan były minister Sławomir Nowak no, stał się już w międzyczasie taką ikoną pewnych nieprawidłowości, które w polskim życiu politycznym mają miejsce od dawna. Tymczasem Sławomir Nowak no, kreuje się na kombatanta. Mówi, że podąża szlakiem Bronisława Komorowskiego, który siedział w tym samym więzieniu. Donald Tusk uważa, że on jest więźniem politycznym. Jak pan to skomentuje? Panie redaktorze, troszeczkę mnie dziwi, że w tych czasach dzisiaj pan redaktor mówi, że to Sławomir Nowak jest jakąś ikoną nieprawidłowości, bo ja przypomnę, że Sławomir Nowak został zdymisjonowany za jeden zegarek niewpisany do oświadczenia majątkowego. Jeden zegarek. Natomiast Daniel Obajtek w oświadczeniu swoim majątkowym zapomniał o 10 milionach i 39 nieruchomościach. Tak? W sensie, znaczy w część miał, część nie miał. Generalnie 2 miliony przez te czasy zarobił, a majątku ma 12 milionów i to pana redaktora nie kłuje w oczy i to nie jest ikona w dzisiejszych czasach nieprawidłowości. Ale dzisiaj rozmawiamy o Sławomirze Nowaku. Panie pośle, no jak skoro uważa się za więźnia politycznego, to może wystąpić, żeby go na Ukrainie osądzili. Panie redaktorze, nie wiem, do jakiego auta wsiadł Sławomir Nowak. Wiem jedno, 9 bardzo miesięcy drogiego. Prokuratora nie jest w stanie sobie poradzić ze sformułowaniem aktu oskarżenia na podstawie zarzutów, które ponoć były już świetnie przygotowane. I po prostu ewidentnie, nawet jeżeli, bo ja nie przesądzam, ja nie wiem jaki jest stan faktyczny, nie znam tych dowodów, nie znam tych zarzutów, ale wiem jedno, jeżeli te zarzuty są, to powinno się na podstawie tych zarzutów w 3 miesiące ten akt oskarżenia przygotować, a nie czołgać Sławomira Nowaka i 9 miesięcy trzymać go w więzieniu, rzekomo budując wielowątkowy spisek. Po prostu sprawa jest ewidentnie polityczna i to widać nawet po tym, że od razu wychodzi pan minister Ziobro i komentuje tą sprawę publicznie, grożąc, że upublicznie dowody. Z tego co ja wiem, pani obrończyni Sławomira Nowaka powiedziała, nie ma sprawy, jeżeli pan prokurator chce upublicznić, odtajnić dowody, to niech to zrobi. Będzie przynajmniej dyskusja merytoryczna i my przedstawimy swoją linię obrony, a nie dyskusja polityczna, bo taka ona w tej chwili jest. Nie dość, że 9 miesięcy się przez tego Sławomira Nowaka trzyma, to jeszcze później konferencja prasowa, prokuratury z takiej... Ja nie widziałem konferencji prasowej o Dwóch Wieżach i spółce Srebrna Kaczyńskiego, o CBA i nieprawidłowościach, o Danielu Obajtku. Tutaj minister Ziobro dziwnie milczy jak zaklęty o CBA. W jednym się zgodzimy, panie pośle, że sprawa jest polityczna, między innymi dlatego, że decyzję o nieprzedłużeniu aresztu podjęła pani sędzia, która jest aktywnym i dumnym, jak twierdzi, członkiem Stowarzyszenia Justicja, które to stowarzyszenie od wielu lat kolęduje, antyszambruje w Brukseli do różnych polityków po to, żeby ci politycy wywierali wpływ na rząd polski, żeby podejmowali różne akcje. Nie, jednym z tych polityków jest Donald Tusk. Tak się składa, że dwa dni po orędziu telewizyjnym Donalda Tuska pani sędzia podjęła taką decyzję. No to są standardy jakiejś republiki bananowej.
Nie, panie redaktorze. Nie. Standardami Republiki Bananowej jest to, że usilnie Prawo i Sprawiedliwość próbuje po upolitycznieniu prokuratury upolitycznić również sądownictwo, po upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast jak pan redaktor nie wie albo wie, w tej chwili sądy są niezależne i nawet Donald Tusk swoim tweetem i swoim orędziem nie jest w stanie wymóc decyzji na niezależnej pani sędzi, która po prostu orzekła zgodnie ze swoją wiedzą. Czy dla pana redaktora jest to normalne, że 9 miesięcy od postawienia zarzutów prokuratura nie jest w stanie wykreować aktu oskarżenia? Wie pan co, ja pamiętam, jak za czasów Donalda Tuska trzymano 3 lata Macieja Dobrowolskiego za to, że krzyczał Donald Matole. I dalej to hasło. Pan, 3 lata przygotowywano akt oskarżenia? 3 lata, tak, 3 lata, proszę pana. A pana Staruchowicza trzymano ponad rok, bez żadnych zarzutów. To różnica jest może tylko taka, że prokuratura nie była wtedy pod rządem. A, no tak, wtedy rzeczywiście była zupełnie niezależna, ale no nie to była, nie, zaraz ci panowie odniosą. Minister Sprawiedliwości nie był prokuratorem. Pan poseł Maciej Kopiec, no, czy Lewica też uważa, że to jest sprawa polityczna, czy może raczej po prostu kryminalna i należy pana posła osądzić tak jak wszystkich innych, bo rzeczywistość jest taka, że każdy inny oskarżony, któremu grozi 15 lat więzienia, a może i 20, bo takie jest zagrożenie czynów, które 17 zarzutów, które ciążą na panu Nowaku, nie wyszedłby z więzienia z prostej przyczyny, żeby nie uciekł. Pan poseł. Pierwsza kwestia, szanowni państwo, jest taka, że sprawę upolitycznia oczywiście Zbigniew Ziobro, ponieważ próbuje wymóc na niezależnym sądzie decyzji albo zmianę tych decyzji. Ponieważ dzisiaj już powiedział, że będzie dokonywał jakichś działań, że ujawni jakieś dowody w sprawie pana Nowaka. A Donald Tusk nie wywierał wpływu? To jest kwestia pierwsza. Drugą kwestią jest, jak pan redaktor powiedział, odnośnie ikon łamania prawa. Więc ja powtarzam to pytanie pana posła Miszalskiego. Dlaczego te ikony w rodzaju pana Szumowskiego, w rodzaju handlarzy bronią, w rodzaju instruktorów narciarstwa, w rodzaju Tadeusza Rydzyka, który dostaje samochody, też a propos samochodu, dostaje samochody, po czym nie ujawnia, skąd te samochody pochodzą. Słynny Bentley, którego nikt nie widział. Słynny samochód, który rzekomo pan Rydzyk dostał, a później na antenie telewizji ojciec powiedział... Ojciec Rydzyk, bardzo bym prosił. No, pan Rydzyk nie jest moim ojcem. Ale do zakonnika zwracamy się, w polskiej kulturze zwracamy się ojcze albo proszę księdza. Panie redaktorze, szanowni państwo, pan Rydzyk nie jest moim ojcem. W mojej kulturze... Ale to pan brwi, naprawdę to jest chaos, co pan w tej chwili robi. Wiesz, pan doskonale wie, na czym polega ktoś, kto należy do zakonu. Panie ministrze, drwi... To bardzo bym pana prosił o zwracanie się w tej formie. Z drwinami mieliśmy do czynienia, gdy Tadeusz Rydzyk pytany o to, skąd pochodziły te samochody, powiedział, że od bezdomnego, który zmarł. I to były drwiny rządu skarbowego. I te wszystkie sprawy są nierozwiązane do dzisiaj. Ponadto bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o areszt tymczasowy. Powtarzam, areszt tymczasowy. 9 miesięcy. Mówicie państwo, że ta sprawa jest bardzo poważna i zagrożona bardzo poważnymi konsekwencjami. Więc jeżeli prokuratura jest w stanie aresztować tymczasowo, bez dowodów, bo przez 9 miesięcy niepostawienie zarzutów to pokazuje jasno. Nie mamy dowodów na tego pana. Ten proces może być faktycznie te przetrzymywanie. Panie pośle, sąd orzekł, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo popełnienia czynów zarzucanych panu Nowakowi. Czy jest akt oskarżenia? Po 9 miesiącach przetrzymywania areszcie tymczasowym, podkreślam, tymczasowym. Prokuratura w Polsce nadużywa co rusz tego instrumentu, tego najcięższego instrumentu aresztowania tymczasowego. I tak naprawdę, jak znamy metody działania obozu Niezjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości i metody działania pana Zbigniewa Ziobry, to mogę się domyślać, że te aresztowania są wykonywane i są używane do tego, żeby po prostu człowieka złamać i jestem w stanie w to uwierzyć. Nie wiem, jak było w tym przypadku, nie znam tej sprawy na tyle, nie znam jej szczegółów, natomiast wniosek jest jeden. Jeżeli ktoś kogoś więzi przez 9 miesięcy i nie postanowi skonstruować... Nie ktoś, tylko sąd o tym zdecydował. Na wniosek prokuratury, która przez 9 miesięcy nie potrafiła postawić zarzutów. Pan minister Jacek Ozdoba, no 9 miesięcy rzeczywiście oskarżenia mógłby powstać. Pytanie, czy akurat w tej sprawie, bo to jest rzeczywiście bardzo duża sprawa.
Zacznijmy od tego, że pragnę zwrócić uwagę, że naprawdę poziom debaty publicznej powinien się utrzymywać na dość wysokim poziomie i mówienie w polskiej kulturze pan na zakonników, nawet argumentując, że nie jest ojcem, to jest niski naprawdę poziom. Szanujmy siebie, następnym razem niech pan się zastanowi, o czym pan mówi, w jaki sposób. Nawet jak pan ma inne poglądy, z osobą niewierzącą, to szanujmy duchownych, bo tego wymaga podstawowy poziom kultury. Co do aktu oskarżenia, rzeczywiście w przypadku postępowania karnego możemy mieć do czynienia z częściowym aktem oskarżenia, ale z uwagi na dobro postępowania, na akt oskarżenia, który powinien być profesjonalny, materiał zgromadzony powinien być obszerny, powinien być ugruntowany opiniami biegłych i w tym wypadku mamy do czynienia z przygotowaniem właśnie tego typu czynności. Mamy śledztwo międzynarodowe, mamy wątek ukraiński, tak naprawdę, który jest podstawowym związanym z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej Sławomira N. oraz przyjmowania korzyści majątkowych w postaci, oczywiście mówię tutaj o łapówkach. Więc jeżeli pan poseł Miszalski, pan poseł Kopiec twierdzą, że nie ma nic złego w tym, że u polityka znajduje się w domu kilka milionów złotych i materiał dowodowy, biegli ocenili, że te pieniądze były wtrzymane przez, między innymi przez Sławomira N., czy świadczy o to, że to są jego pieniądze, gdzieś schowane w różnych elementach mebli w domu. Być może pan Miszalski jest przyzwyczajony. Ale czy ktoś z nas coś takiego opowiedział? Trzyma pan pieniądze na przykład w materacu, ale ja uważam, to co najmniej budzi wątpliwości. Poza tym, ale ja ktoś bym chciał, żeby panowie jednak szanowali decyzję sądów i do programu się przygotowywali. Pan jest jeden i drugi, pan jest przygotowany, ponieważ żaden w tym wypadku nie wspomniał o tym, że areszt tymczasowy został potwierdzony przez sąd i to sądy, nawet i ten ostatni, który pozwolił, żeby z wolnej stopy odpowiadał pan Sławomir N., zwracają uwagę, że jest mniej więcej niż jest duże prawdopodobieństwo, że do tego czynu, o który jest podejrzany pan Sławomir N., doszło. Mowa tutaj o materiale, który jest niewątpliwie bardzo trudny do zgromadzenia. To jest takie bardzo rozwojowe śledztwo. Pojawiają się niewątpliwie nowe wątki. Dotyczy to sprawy, która była na Ukrainie. Mamy okres covidowy, więc też kwestia przesłuchań, opinii biegłych. Sami panowie wiecie z doświadczenia, że takie rzeczy nie dzieją się w miesiąc, dwa. Więc jakiekolwiek dzisiaj argumenty zostały obalone w tej chwili przez prokuraturę. Polecam zapoznać się ze stroną Prokuratury Krajowej, która argumentuje, jak wygląda sytuacja i uzasadnia. To sądy potwierdzały, więc jeżeli pan chce bronić Sławomira N., tak jak pana Pinioro czy Sławomira Głogowskiego, ja się w tą narrację nie wpisuję. Ja uważam, że każdy, kto popełniał przestępstwo i jest więcej niż prawdopodobne, że popełnił czyn zabroniony, politycy powinni być naprawdę ugryźć się w język. I jedyny argument, jaki słyszę, to 9 miesięcy. Więc ja wyjaśniam panom, że tego typu sprawa, tak gigantyczna, wymagająca przesłuchań, być może setek, nie wiem, nie znam akt sprawy, ale wiemy z informacji od Prokuratury Krajowej, jak duży jest to zarzut. Mówimy tu o gigantycznych pieniądzach. To nie jest 100 tysięcy, 200 tysięcy. To jest kilka milionów złotych. Przecież ten człowiek pojechał na Ukrainę i ma dalej paszport ukraiński. Tam robił te biznesy. Tam wymiar sprawiedliwości ukraiński. Rzeczywiście ciekawa opinia. Może powinien Sławomir N. pojechać na Ukrainę. Tam powinien być osądzony. Nie wiem, nie umiem ocenić. Ale na pewno w sytuacji, kiedy może dojść do matactwa, kiedy może dojść do wpływu na zeznania świadków, opinie biegłych, zalecane jest stosowanie aresztu tymczasowego, bo po to ten środek jest i ubolewam nad tym, co zrobił sąd okręgowy i pani sędzia Domańska, która jest związana z określonym środowiskiem, stowarzyszeniem, który jest wprost związane z jakimś udziałem sędziów w świecie polityki, co jest oczywiście karygodne. Dzisiaj pan poseł Miszalski, bardzo proszę. Bardzo krótko prosiłbym. Pan minister w ogóle wkłada nam tutaj słowa jakieś, których żeśmy w ogóle nie powiedzieli. Po pierwsze, nikt tutaj nie broni Sławomira Nowaka, ponieważ nie znamy tej sprawy, nie znamy tych zarzutów. Mówimy tylko o tym, że sąd podjął decyzję słuszną, żeby go wypuścić, bo za długo trwa konstruowanie aktu oskarżenia. Nie można tyle przetrzymywać człowieka, a pan minister mówi, że
żebyśmy szanowali decyzję sądu. No więc właśnie je szanujemy. A to pana kolega, minister, prokurator Zbigniew Ziobro jej nie szanuje, bo wszedł wczoraj i krzyczał, że to jest skandaliczna decyzja sądu. Ja bym do pana ministra Ozdoby miał tutaj taki apel, żeby może pan minister Ziobro nie czyta prasy, mediów, żeby zainteresować pana prokuratora generalnego sprawą właśnie Obajtka, Szumowskiego, respiratorów. A to jest argument do Sławomira N. Rzeczywiście ciekawy. Bo panie ministrze, według wczorajszego sondażu zaufania minister Ziobro jest na ostatnim miejscu. Wasze działania, jego działania są na ostatnim miejscu. No niech pan się zastanowi, dlaczego osoba, która rozbiła mafie VAT-owskie, mafie lekowe, reprywatyzacyjne, jest tak atakowana. No czego się boicie tego prokuratora generalnego? Jeszcze prosił o głos pan poseł Maciej Kopiec. Chciałbym troszkę zmienić potem wątek. Bardzo proszę, panie pośle. Panie ministrze, ale reprezentuje pan rząd, którego członkowie w przeszłości dokonywali bardzo dziwnych transakcji. Reprezentuje pan rząd, który jest... O czym pan mówi? Konkrety. Który jest namaszczony przez partię, która nazywa się Prawo i Sprawiedliwość. Ta partia, która nazywa się Prawo i Sprawiedliwość, kupowała respiratory dla ludzi. Od pokrętu handlarzy z bronią. Z ręce opadają. Co to jest za argument populistyczny? Na litość, naprawdę. I panu tutaj ręce opadają, natomiast prokuratura ziobrowska nie zajęła się ani jedną ze spraw, o które zajęcie wnioskowaliśmy jako opozycja. Mieliśmy wiele zastrzeżeń co do finansowania pana Obajtka. Mieliśmy wiele zastrzeżeń co do funkcjonowania pana Sasina. Wszystkie sprawy, które dzisiaj zgłaszają w prokuraturze, prokuratura po prostu odpycha od siebie, ponieważ są to sprawy niewygodne politycznie. Więc proszę nie mówić o... nie bronić tej... Panie pośle, nie ma pan wrażenia, że taki argument, że w Ameryce biją murzynów, jest najsłabszym argumentem? Naprawdę, bo to... Panie redaktorze, jako posłowie stoimy na stacji polskiej racji stanu i na straży tego, żeby pieniądze z polskiego budżetu były wydawane zgodnie z prawem. I uważam, że każda nieprawidłowość tego rządu powinna być przez niezależną prokuraturę wyjaśniona, a nie zamieciona pod dywan. Dobrze. Dzisiaj odbyła się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o sprawdzenie, czy przepisy dotyczące Rzecznika Praw Obywatelskich umożliwiające mu urzędowanie pomimo upływu kadencji są konstytucyjne, są zgodne z konstytucją. No, tymczasem na wniosek pana rzecznika Adama Bodnara znowu sąd i znowu sędzia powiązana ze Stowarzyszeniem Justicja podjęła decyzję o wstrzymaniu transakcji pomiędzy niemieckim właścicielem koncernu Polska Press a PKN Orlen, pan poseł Aleksander Miszalski. To nie za daleko posuwa się tutaj sąd na wniosek pana rzecznika Bodnara? Ja przychylę się tutaj do apelu ministra Ozdoby, żeby szanować decyzję sądów, więc ja szanuję decyzję sądów. Nie znam tej sprawy, abstrahując z tego, że uważam, że jest absurdalne, że koncern paliwowy po to, żeby lepiej promować swoje hot dogi na tych stacjach, bo taka była argumentacja, kupuje media. Co ma koncern paliwowy do zarządzania mediami? No moim zdaniem to jest po prostu ewidentna próba przez Daniela Obajtka zdobycia sobie tuby medialnej, dzięki której ileś tam dzienników lokalnych nie napisze o nim źle, tak jak chociażby Dziennik Łódzki kiedyś. Więc jakby ja tutaj nie będę dyskutować z decyzją sądów, widocznie jakieś tam przepisy antymonopolistyczne może spowodowały, że ta transakcja jest zatrzymana. Natomiast w sprawie Adama Bodnara jest sprawa jasna. Znaczy do tej pory ten przepis, przepis ustawowy, który powodował, że w przypadku niewybrania czy to prezesa NBP, czy RPO, czy NIK-u, dalej sprawuje funkcję, ten, który był, no bo jest oczywiste, że obywatele nie mogą być pozbawieni tego typu ważnych osób. A gdyby prezydenta Rzeczpospolitej tak przedłużyć mu kadencję? Panie redaktorze, ja mówię o tym, jakie są zapisy w ustawach o NIK-u, takie NBP. Same. I RPO i do tej pory zawsze praktyka powodowała to samo. W sensie dalej, dopóki się nie wybrało nowego, mimo że kadencje są jasno określone w Konstytucji, stary pełnił tą funkcję. To, że w tej chwili PiS nie jest w stanie po prostu rozmawiać z opozycją i chce narzucić swój własny wybór, swoją drogą bardzo kontrowersyjny oczywiście pana Wróblewskiego, który ani nie jest zbyt pracowitym posłem, bo powiem państwu, że przez całą kadencję są już 4 interpelacje, 2 razy był na mównicy i miał 0 zapytań poselskich. To jest właśnie ta pracowitość, pan poseł Maciej Kopiec, przepraszam, musimy troszkę przyspieszyć. Panie pośle, bardzo proszę.
rzecznik praw obywatelskich stoi na straży prawa obywateli do tego, żeby media były wolne, ponieważ to wolne media stanowią podstawę demokracji. Dostęp do wolnych informacji jest czyli podstawą... jak były własnością tego, niemiecką, to były wolne, a jak są własnością polską, to już nie są wolne. Żeby obywatele i obywatelki, panie redaktorze, Telewizja Polska też była polska, a teraz jest pisowska, więc proszę nie... Pisowcy to nie Polacy? Mamy doświadczenie... Nie, proszę pana, telewizja, panie ministrze, telewizja nie powinna być... tubą partyjną, a ty no, pan się teraz z tego śmieje. Ale nie, za, pan, co pan w ogóle powiada? To, że pan się śmieje z mojego argumentu, że Telewizja Polska no to jest jak pan tubą mówi, że... propagandową partii, no to pan w takim razie chyba dawno Telewizji Polskiej nie oglądał, ani mnie nie gościł. Nie wypada natomiast, mi mówić o Telewizji Polskiej, bo jesteśmy ale, w Telewizji Republika. Ale bardzo proszę dać mi dokończyć. Natomiast sytuacja, w której były sędzia Trybunału, były sędzia prokuratury PRL-u, były sędzia komunistycznej prokuratury, który bronił praw sędzia, księdza pedofila. Dzisiaj przysługuje jednego z najbardziej przyzwoitych ludzi w Polsce. To jest jakiś kuriozum kompletny, do którego nie powinno dojść, ponieważ to jest zderzenie właśnie światów. To jest zderzenie świata praw obywatelskich ze zderzeniem tak, tego, co PiS tak, dla uściślenia, ten zrobił. Najbardziej przyzwoity to jest Adam tego, Bodnar, tak? Ze zderzeniem tego, co PiS, używając Trybunału Przyłębskiej, Julii Przyłębskiej, Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, zrobił, do jakiego skandalu doprowadził najwyższe instytucje prawne w tym kraju. Pan minister Jacek Ozdoba. To polemika prawna. Ja też zgadzam się z argumentacją, którą dzisiaj przedstawiał pan poseł Mularczyk, że kadencja się skończyła. Decyzję podejmie, jak rozumiem, Trybunał. Wysłuchałem tego, co miał do powiedzenia pan rzecznik, który nie zaskakuje, zawsze związany ze światem polityki, zresztą tego nie ukrywa. No nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że pan Bodnar robi jakąś tam politykę. Być może będzie startował z Platformy Obywatelskiej. A co do jego uczestnictwa, że polski rzecznik nie jest niechętny w stosunku do decyzji o kupieniu niemieckich mediów przez polską firmę, no to jest zaskakujące. Niech spojrzę, jak wygląda proporcja na kapitału narodowego, który jest związany z mediami, na przykład u naszych zachodnich sąsiadów, u Niemców, czy też u Francuzów. Polecam, ta dobra lektura dla tych, którzy są dzisiaj też w studio, żeby zobaczyli, bo może się przekonają, że jednak kapitał ma znaczenie i polskie media to nie jest coś złego. Jakaś taka obsesja, że jak coś jest polskie, nawet pan mówił, że jak polska telewizja to jest zła. Ja nie wiem, no to może pan zrobić niemiecką telewizję, no proszę bardzo, ale ja wolę, żeby to była polska... Sprywatyzujcie w takim razie polska presja. Ja wiem, prywatyzacja to jest rzecz, którą uwielbiacie, Platforma Obywatelska z tego żyje. Zakłada, że jak wygracie, wszystko będzie prywatne. Lasy miały być prywatne, drogi prywatne, służba zdrowia prywatna, emerytury, wszystko po prostu trzeba rozsprzedać, rozkraść. I takie podejście. Ja mam inne, może pan mieć inne. Tak, nie zgadzam się z tym, ale szanuję pana Boga. Żeby media były zależne od władzy i sądy również, i wszystko zależne od władzy. No, żeby były polskie, wie pan, bo to jest 70 lat po wojnie i ja nie widzę powodu, żeby w Polsce istniały w ogóle niemieckie media. Proszę spojrzeć, kto rządzi Telewizją Polską, polityk. Kto rządzi Trybunałem Konstytucyjnym, polityk. Kto rządzi spółkami Skarbu Państwa, kolesie polityków. Ale panie pośle, nie używajmy takiego języka, naprawdę. Chcecie pozbawić obywateli i obywatelki dostępu do rzetelnej wiedzy dziennikarskiej. Jak rozumiem, pan sędzia Leon Kieres nie był politykiem, będąc senatorem Platformy Obywatelskiej, tak? Głos odrębnie w sprawie aborcji. No złożył, to prawda. I to znaczy, że zupełnie swobodnie funkcjonuje, może wygłaszać takie opinie, jakie tylko chce. Bardzo serdecznie muszę panom w tej chwili podziękować. Pan poseł Maciej Kopiec, Nowa Lewica. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska. I pan minister Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. Solidarna Polska. Dziękuję panom serdecznie. Już za chwilę serwis informacyjny, który poprowadzi Małgorzata Chodkowska.